Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Make Up in the City. To makijażysta Jarek, to ja Margaret. Wiemy, że wiele z Was zastanawia się, jak się pomalować na grzybobranie. Ha, to jest stąd nasze stroje, bo jest taka pogoda. Ale tak naprawdę, ha, niespodzianka. My nie jedziemy na grzybobranie, tylko na super festiwal i będziemy tam balować do rana. Bo to jest czas, kiedy można sobie poszaleć. Wtedy możecie sobie pozwolić naprawdę na wszystko. Piękne oko, gwiazdki na policzkach. Zobaczycie, jak to zrobię? Pomogę Wam wykonać podobny makijaż, żebyście mogły błyszczeć na festiwalu. No to co, Margaret? Festiwalowy look. Tak. Mamy już podkład. Mamy konturowanie. Przede wszystkim musimy się też skupić na oku, żeby je ładnie podkreślić, wyciągnąć, wiesz, coś, żeby było takie z powerem. Na początek użyjemy sobie paletki Blush Nudes. To jest 12 kolorów pastelowych. Najpierw użyjemy sobie tych rozświetlonych, dobrze? I tym sobie wygładzimy ładnie oko. Tym jaśniejszym cieniem wygładzimy sobie oko. Nadamy mu takiej świetlistości, taką świeżość. To jest taka nasza baza. Następny cień to jest u nas taka ciemniejsza zieleń. Rozcierasz cień, to ma być tylko delikatna smuga. Nie robimy tutaj graficznego makijażu, tylko przydymiony. Widzisz, już oko mamy przydymione, ładnie podkreślone. To teraz jakiś by się przydał taki świeży akcent, co? O, kolor, rama. O! Zielona. Dokładnie. Ale ładna. Mhm. I ona bardzo ładnie podkreśli kolor Twoich oczu. Poniżej linii wodnej nakładamy tą kredeczkę, bo chcemy ją potem fajnie rozdymić. To da nam taką smugę zieloną i to nie będzie taka kreska graficzna, ona będzie rozdymiona. Dzisiaj Ty masz taki outfit lekko w zieleniach, w kolorach żółtych i ta kredka też będzie bardzo ładnie podkreślać ten cały strój. Jak? No ładnie. Ładnie? Proszę. Zwróć uwagę na to, że ta kredka jest bardzo miękka, dlatego tak fajnie się nią rozprowadza kolor i potem możesz ją ładnie przeciągnąć pędzelkiem. Ona tak nie wchodzi mocno w skórę, dlatego jest ten efekt taki mgiełki. Colossal Big Shot. Tak. Coś dla Ciebie. Czyli taki Big Shot. Poczekaj, o proszę. Może Ty już zrób to sama, bo Ty już jesteś tak wprawiona, że już chyba Ci nie muszę pomagać w tej kwestii. Ona bardzo ładnie pogrubia rzęsy, wyciąga je. Ta szczotka naprawdę fajnie je rozdziela. Nie będzie żadnych grudek, więc śmiało ciągniesz tą szczoteczką od nasady rzęs po samą górę. Możesz nawet kilka razy, nie bój się tego. Ale nie, bardzo fajna jest ta maskara. Mhm. Usta będą w kolorze nude. To będzie nasza baza. Pomalujesz sama? Czy ja mam zacząć? Pomaluję sobie. Spróbuj może sama. Jak już tak dobrze z rzęsami Ci poszło, to na pewno z ustami pójdzie Ci jeszcze lepiej. Jeśli Tobie jest mało, to zawsze możesz zrobić delikatny akcent na usta, biorąc na paluszek troszeczkę cienia. Cienia? Tak, właśnie. I taki błyszczący cień wklepujesz sobie delikatniutko na sam środeczek ust. Patrz, od razu dają taki połysk i co się zaczyna dziać? Ale śmieszne. No, ale patrz, jaki ładny efekt. I tylko na sam czubeczek ust. To teraz co? Gwóźdź programu, gwiazdki. Gwiazdki, gwiazdki, to jest niespodzianka dla Ciebie. Ojej! Kolor tatu. Srebro. Tak sobie po nocach wycinałeś? Po nocach wycinałem specjalnie dla Ciebie. Żywe srebro. Kolor tatu. Cień w kremie. Zamaczamy pędzelek. Przykładamy kartonik. Ja zrobię dwie gwiazdeczki i Ty zrobisz dwie gwiazdeczki po drugiej stronie, dobrze? A. Zobacz, to nada takiego sznytu i wykończenie całego makijażu z takim akcentem. Bardzo festiwalowy. Raz. Gwiazdeczka. I teraz druga gwiazdeczka nieco niżej. Voilà! Tak? Tak. Czekaj, tylko wymierz to dokładnie. Sprytnym okiem zerknij. Tak, tu? Tak, tak, tu będzie dobrze. To jest festiwal. To ważne, żeby był taki szalony akcent na policzku i to jest clue. Pokaż. Pięknie, pięknie, pięknie.
Teraz to już jesteś gotowa na festiwal, możesz po prostu ruszać pewnym krokiem. Ale zanim się wybierzemy na festiwal, wszystkie produkty, które dzisiaj użyłem, znajdziecie na dole w opisie lub u góry w kartach. Mi się bardzo podoba ten make-up. Bo wyglądasz pięknie. Udało się. Piąteczka? No, no to... Musicie też zobaczyć tipa, który jest niezwykle ważny, bo mówi o tym, jak zrobić make-up, który wytrzyma całą noc. I znajdziecie tego tipa dokładnie tutaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Piszcie, co wam się podobało, co nie. I lubcie nas, komentujcie, piszcie, gdzie będziecie na festiwalu, gdzie nie, gdzie na grzybobraniu. Bardzo nas to interesuje. Tak, i łapki w górę. Pozdrawiamy was. Cześć, bawcie się dobrze.